Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie i ostatni znak, bliźniaczki, witamy. I lecimy z tarocikiem. Co on, ona chce nam powiedzieć i anioły nam chcą powiedzieć? Zaczynamy od energii męskiej. Tak jak powiedziałam, jeżeli naprawdę kochani czujecie na odwrót, to po prostu przekręćcie energię. Tu damsko, tu męsko sobie strzelcie. Ogólnie ja Wam już robię tak, żeby po prostu Wam nie kićkać, żeby nie przekręcać, bo to wiadomo, że ten... Dobra, widzę energię superancko. Teraz lecimy z przenośnią. Co on, ona nam chce powiedzieć? Zaczynamy od energii męskiej. Drogie bliźniaczki. Wróć do mnie. Czyli się na to wychodzi, tak jak karty tu mówiły. Rozstaliście się. No i po prostu ta osoba chce, energia męska, żeby ta energia damska do niego wróciła. Też mam uczucia i jestem osobą wrażliwą. Masz piękny błysk w oku. Ciężko jest o tobie zapomnieć. Ciągnie mnie do ciebie. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Kocham cię. Wow. Energia męska, ciekawe. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Zobaczymy, co bliźnięta kobiety chcą mężczyźnie powiedzieć. O tej właśnie połówce, co myślicie, kochani? Lub może jesteście w jakimś związku, ale macie jakieś nieporozumienia. Zaryzykuję, jeśli do ciebie odezwę. Masz słodki uśmiech i to mnie w tobie kręci. Jesteś cudowną osobą. Nie wiem, czy zasługuję na ciebie. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy razem przeznaczenie. Zasługuję na ciebie. Zaraz się ogarnę. Nigdy cię nie zdradzę. Czyli ci ta osoba kocha, ale się ma obawy, czy na ciebie zasługuje. Czyli coś ci mogła nabroić, ale to jest do wyjaśnienia, nie ma co się przyjmować. Brakuje mi bliskości ciebie. Tęsknię, też tęsknię za wami, widzicie? Cudowny, wspaniały. Nie mogę bez ciebie żyć. Gdyby jesteście normalni, kochani, macie taką energię cudowną, wspaniałą, że zobaczymy, co nam aniołki chce powiedzieć jeszcze. Słuchaj, energia męska. Wycisz umysł, ukochany. I posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój, otwartość. Nie martw się o relację, która zostanie niebawem uzdrowiona. Zobaczymy energię damską teraz. Związek. Twoja najważniejsza relacja jest to związek z samym sobą i z Bogiem. Czyli musicie najpierw samych siebie pokochać, żeby cokolwiek stworzyć z tą osobą bodajże. Macie jakieś, widzę tutaj też kompleksy, także wiecie. Żeby zacisnąć związek stały, kochający i stworzyć fajną rodzinę, musisz zadbać o swoje kompleksy. Widzicie, jak Wam trafiłem. Także macie jakieś kompleksy, kochane, i po prostu w tym będzie problem. A Wy musicie faceci słuchać i wtedy się jakoś dogadać. Dobra, kochani, dziękuję bardzo. Do następnych odcinków. Pozdrawiam.